męska, Chorwacja, Polska, Ukraina, Rumunia, Włochy i Serbia. Tak przedstawia się obsada torów. Natomiast polska reprezentacja, polska czwórka składa się z następujących wioślarzy. Patryk Niedziałkowski, Bydgostia, RTW Lotto Bydgostia, Bydgoszcz rzecz jasna, Paweł Jerzykowski, także ten sam klub, Kamil Zawadzki, RTW Bydgostia, Karol Leszczyński, Wisła Grudziądz i Sternik Patryk Kusz, AZS Toruń. I to jest właśnie ten bieg, o którym Państwu mówiłem wcześniej. Mamy tutaj szansę na mały jubileusz. Myślę o wioślarzach RTW Bydgoszczy. Właśnie ci wioślarze mają szansę także przejść do historii, ponieważ do tej pory wioślarze tego klubu zdobyli na imprezach międzynarodowych 99 medali. Przeogromnie dużo. Przeogromnie dużo. To były medale rozmaite, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, akademickie medale mistrzostw morskich, no i oczywiście te trzy olimpijskie medale. I proszę Państwa, dzisiaj właśnie jest szansa na ustanowienie jakiegoś rekordu, a przynajmniej kamienia milowego w historii klubu. Oczywiście. 100 medali. 100 medali to imprez międzynarodowych to znakomity rezultat i kto wie, czy gdzieś w innych krajach, które dzisiaj biorą udział, są takie kluby jak Bydgoszczy. Jak właśnie klub z Bydgoszczy. No ale proszę Państwa, to są wioślarze w torze. Czwórka ze Sternikiem. Ciekawostką jest fakt, że do finału z pierwszej pozycji awansowała Ukraina, Rumunia była na drugim miejscu, natomiast Polska z trzeciej pozycji ex aequo z Włochami. Ten sam czas 7 minut 7 sekund, równo 7 minut 7 sekund. Lepsi Ukraińcy mieli 6:58:76, Rumunia 7:06:56. To daje nam jakiś ogląd sytuacji. Ewentualnie możemy gdybać, jak będzie przebiegał bieg właśnie w finale A. Mamy nadzieję, że na medalowym miejscu znajdzie się polska reprezentacja. Tutaj tak, widać, że jedna osada odjechała na dwie długości łodzi z przodu, ale pozostałe płyną obok siebie. To byli chyba Włosi, jeżeli dobrze zauważyłem. Tak. To jest Chorwacja. A więc pierwszy tor. Tutaj jednak jest troszkę inaczej. Nie wiem, czy się nie mylę czasami, inaczej było widać w tym zbliżeniu sposób wiosłowania. Tak bardziej jakby... Czwórka ze Sternikiem jest dosyć siłową konkurencją, no tak samo jak i dwójka ze Sternikiem. Tutaj troszeczkę, że tak powiem, trzeba dużo siły. Czyli to na pierwszym planie Chorwacja, tam widzimy dalej Ukrainę, a tutaj wpływają nam w plan Polacy. Jest sonda, zaczepiają, że tak powiem, łodzi i jest możliwość wyniesienia tego setnego medalu przez naszych chłopaków. No, oby tak dopłynęli do mety Włosi, pięknie prezentujący się. Zgadza się. Tak, ciężka, bardzo ciężka konkurencja. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest 4 wioślarzy i jeszcze Sterling, który waży 50 kg. Dlatego, że tak powiem, trzeba przewieźć od startu do mety. Jest co wozić. Jest co wozić, tak. No to już jest bliżej niż dalej. Wzmaga się doping publiczności. Tutaj w sumie, proszę Państwa, biorą udział zawodnicy z 23 państw. W sumie 620 uczestników pierwszych Mistrzostw Europy Juniorów. A zatem bardzo dużo... Reputacja zaczęła tak bardzo mocno się niszować. Spójrzmy w to, że jak to sytuacja wygląda, troszeczkę kąt jest mylący. Włosi nadal na prowadzeniu, tak? Zgadza się, to jest to. To jest piąty tor, czyli to są Włosi. Ukraina. Ukraina na drugiej pozycji, miejscu. No i teraz jak tutaj sytuacja się przedstawia, musimy wziąć pod uwagę troszeczkę ten skos, z którego my to oglądamy. Aj, tak, troszeczkę nam, że tak powiem, naszą chłopakom zabrakło siły, tak. Rumunia, jeśli dobrze zauważyłem, na trzecim trzeciej miejscu. Pozycji, tak. A więc Rumunia na trzecim miejscu, no nie ma jeszcze medalu, może
niepotrzebnie tak szybko o tym mówiłem i zapeszyłem. Podzieliliśmy skórę na żyjącym niedźwiedzie. No właśnie, nie będziemy tego robić. Tym bardziej, że szanse będą w następnych wyścigach. W następnych konkurencjach. Tak więc, proszę Państwa, w czwórce ze Sternikiem pierwsze miejsce Włosi, na drugim miejscu Ukraina. Na trzecim Rumunia, a zatem z tej czwórki, która awansowała z wczoraj, to Polska niestety się nie zmieściła w tej konkurencji na stopniu podium. Nawet wiadomo, że eliminacjami, a finał się rządzi. A jednak w finale się inaczej się innymi prawami także. Bo po finale już nie ma nic, już się pakuje i jedzie się do domu. Jedzie się do domu.